Kochani, witam Was na kanale CCZ, czyli Czas coś zrobić. Ja mam na imię Marcin, a dziś zapraszam Was na film. Krótki film, mam nadzieję. Przynajmniej w praktyce tak ma być. Bo co? Dzisiaj budujemy podstawki pod kubki. To będzie prezent, więc mam nadzieję, że to fajnie wyjdzie. Co będzie nam potrzebne? Kleimy drzewo autentyczne. Myślę, że z kawałkami. Potniemy sobie też taką beleczkę. Taką beleczkę sobie potniemy na paseczki. Trochę drzewa egzotycznego. O. Jakąś brzozę. Trochę sosny. I tyle. Zaczynamy robotę. Jeszcze powiem tak, podstawki będą miały wymiar 10 na 10 cm. Boki myślę, że zafrezujemy, żeby były jakieś troszeczkę zaokrąglone. Całość pokryjemy sobie olejem. To na tyle, zaczynamy pracę. Zmiemy sobie na długość 35, zrobimy. Wzorek już ułożyłem, teraz sobie to zdejmę na bok, mam przygotowany ścisk i teraz będę sobie smarował klejem każdy element i ściśniemy sobie to, skleimy, zostawimy na noc, właściwie to po godzinie byśmy mogli zacząć coś robić, zobaczymy, zostawimy na noc, na razie są takie plany, że zostawiamy to na noc, no i tyle.
tutaj nam się ładnie już skleiło. Teraz zaraz je wykręcę. Tylko znajdę końcówkę jakąś. Wyszło to tak mniej więcej. Słuchajcie, teraz weźmiemy sobie zaraz, oderwiemy, o, to nam się tu przykleiło, ale spokojnie, to sobie przelecimy papierem ściernym i może najpierw grubość przelecimy strugiem, wyrównamy to wszystko na dwie strony. Później obcinamy to, najpierw to wyszlifujemy, później potniemy to na odpowiednie kawałeczki, no i będzie ok. To już sobie ściągnę, dodam tutaj, ściągnę ukośnicę, przygotuję sobie strug i działamy. A teraz ustawiam sobie na 10 cm. Jeszcze sprawdzę. Mamy dyszkę. I co? Będę sobie ciął to na takie paseczki po 10 cm. No to zaczynamy. Jednak co będziemy robić? Nie chcemy się wyciągać frezarki, bo jest tam w końcu. I robimy to tak. Będę. Mam papier ścierny. 150. I 240 i chyba... Najpierw 150, potem 240. Robimy ranty, przeszykujemy całość. Tu są nasze... Widzicie, to są nasze podstawki, przeszlifujemy je i weźmiemy je olejem.
podstawek. Nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy wam mówiłem. One mają wymiar 10 na 10 cm, grubości około 1 cm. Stało ich 6 sztuk, plus dwie dla mnie, ale szczerze powiem, zrobione z odpadu. Koszty całkowicie robione prawie że z odpadu, bo poza drzewem egzotycznym, które tu widzicie, raz, dwa, trzy takie elementy tego drzewa egzotycznego, reszta jest zrobiona z odpadu. Powiem wam, że mi się bardzo podobają, szczególnie ta i ta, tak? Moim zdaniem fajnie wyszły. Można by było jeszcze je, myślę, troszeczkę olejować jeszcze jedną warstwę, niestety. Ale niestety nie mam na to czasu, ponieważ one jadą jutro jako prezent. No i nie mam czasu, żeby je dopracować. W przebitkach tutaj zobaczycie zdjęcia, albo już widzieliście zdjęcia tych podstawek u mnie w domu. Natomiast one w rzeczywistości będą używane na tarasie jako podstawki do napojów zimnych, ciepłych, różnie to pewnie będzie używane. Ja jako dodatkowo tutaj załącznik do tego prezentu dam jeszcze trochę oleju osobie obdarowanej, no żeby za jakiś czas mogła sobie jeszcze to zaolejować, żeby dłużej służyły. Słuchajcie, dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Proszę was o subskrypcję, łapki w górę oczywiście i komentujcie. Do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam. Cześć, hej.